A ty, kurde, mi się słyszałem, że się puszczasz tam z chłopami. Ja, chuj? Tak? Mi powiedział. Powiedział mi Noras, że zdradzasz mnie z nim i z Amadeuszem. Ty, ale ja cię tam wyjaśnię. Koniec z nami jest. Koniec z nami. Normalnie to jest koniec. Nie będę już tego słuchał, tych twoich wywodów. Ania. Co? Mój numer. Jaki numer? Jaki? Telefonu. Twój numer telefonu z internetu? A ty mi dałaś numer kiedyś telefonu? Ty mi dawałaś Instagrama? A to ja nie mam go. No. A to ja nie wchodziłem na twojego tego Facebooka. Przecież ja nie mam czasu, żeby wchodzić. Jak ty mnie zdradziłaś z Norasem i z Amadeuszem i ponoć z Michałem i z Fabianem jakimś. No to jak ty mnie z czterema chłopami zdradziłaś? O, już masz obrączkę, widzę. Pewnie od Norasa, tak? Ci się zaręczył. A, no to jak mnie tak zdradzasz, to koniec z nami, Ania. Nie będę już. Co? No. Czy pójdziesz ze mną na wesele? Na wesele, tak? Jak ty będziesz wszystko jadła i ja nic nie zjem. Tak. Kiedy to wesele jest? 22 kwietnia. 22 kwietnia? Sierpnia. Sierpnia. To 22 sierpnia przecież jest Fame MMA. To gdzie ja ci na wesele pójdę? To Norasa sobie weź. Tam razem będziecie jedli. Wszystko to. Ta, a z nim on powiedział, że normalnie się całowaliście ostatnio. Pokazał mi zdjęcia, jak przyjechał do ciebie z kwiatami i ty go tak przyjęłaś. Jeszcze mu coś ugotowałaś. No, to skąd ma te filmiki? No. Jak byłem u ciebie 2 miesiące temu, teraz widziałem teraz komentarze no. Pod tymi filmami. No. I to się wkurzyło. Normalnie ciśnij z nimi, bo to oni. To oni normalnie piszą ten. To Noras i jego ekipa piszą te komentarze. Normalnie do Norasa teraz powiedz. On tu siedzi i słucha. Słyszysz Noras? Tak! Słyszysz? On siedzi na kiblu, głupek. Ja? A czemu ty tak brzydko do mnie mówisz? Na wesele mnie zapraszasz i tak brzydko do mnie mówisz? Ja mam się pierdolnąć, tak? Nie, to ja! A to Noras, coś tam gada. Macie paki z mojego miasta mi dać po jednym piwie. Natychmiast, teraz. Chłopacy z twojego miasta mają ci po browarze przywieźć? O kurwa, to ty tak browary przechylasz? I oni ci przywożą? I gdzie oni ci podają? Przez okno? I też w lipcu będę miał imprezę. Ty będziesz miała imprezę z tymi chłopami? Nie. Z koleżankami. Ta, z Norasem, ale mnie zdradzasz. A Noras tam siedzi. Noras, ty z Anią się umówiłeś na randkę? Tak, umówiłem się. Umówiłem się z Anią. Widzisz? To on mówi. Ale, ty kłamiesz. Tylko jest już 5 dni temu z takim Ukraińcem, nie? No.
To on ciebie zdradzał? Teściowa, nie krzycz tak! Nie krzycz tak, teściowa! Dawaj teściową do telefonu. A ty tak w chacie musisz się ukrywać? I browary ci kupują, chłopy? Ostatnie 9 minut MotoGP! A gdzie ty wyszłaś? Bo za coś... Już na mnie już. Co? Już na mnie już. Co na mnie? A ci laguje, Ania. Spię dalej tam, kurwa, wieśniaku, ty z zapłotu. Normalnie ich tam lej, hamów ty. Lej hamów tam, kurwa, za płotem tych. Kto to tam krzyczy? Kocur przedłuża nam randkę, Aniu. Aniu, kocur 091 przedłuża nam randkę. 10 złotych. Starza się ze śmiechu. Bang, bang, bang. Kocur nam przedłużył randkę. No. Powiedz mi. No mów. Czy ten... Nie pan miał na nazwisko ten... Nora z gruba. Nie, nie, nie. A to jest kurwa. Nie wiem, nie pamiętam. Ryba. Nie. Amadeusz Ferrari. A chuj miał chuj. Przyjeżdżasz do nich? Do kogo? Do tych pijaków. Ci co mają ci piwo? Dali ci piwo czy nie? No, nie. No powiedz im, że browara mają przywieźć. Nie, to Noraz ci przywiezie. Noraz, przywieziesz jej piwo? Tak, przyniosę! Przyniosę moje kruszynce! Ale Noraz. Noraz mówi, że ci przywiezie. Rowerem przyjedzie Noraz. Po ciebie. Wsiądziesz na bagażnik do niego i pojedziecie. Na te wesele. Bo wy tam będziecie jechać tym rowerem z miesiąc. Co oni tam pierdolą? Chłopaki? Nie wiem. To normalnie ich z zapotu pierdolni. Pokaż ich. Pokaż ich. Pokaż, jak oni wyglądają. Pokaż. No. Gdzie oni są? No gdzie nie widać ich? To weź ich tam, rzuć czymś, puszką jakąś. Browara ci nie przynieśli, to butelką rzuć w nich, kurwa. Ale kto to tam krzyczy tak? Weź jej pierdolni. Powiedz, zamknij mordę tam. Ja tu serial oglądam. O, jadą po ciebie. Jadą. Jadą po ciebie. Wojskowy ci zabije. Kto? Wojskowy. Pokaż go. Pojechał samochodem. Ale, czyli pojechał po ciebie pewnie. Albo po Norasa pojechał, żeby przyjechał do ciebie. A czemu ty mnie zdradzałaś z tym Norasem, powiedz? Co? Dawaj teściową. Teściowa. Teściowa.
teściowa, nachlana, stara krowa. A teściowa też tam będzie na tym weselu? No to ja jadę, ja muszę z nią porozmawiać. Ale ty nie zjesz mi wszystkiego na tym weselu? Co? No dobra, a w jakiej ty sukience pójdziesz? Czerwonej? A ja mogę iść w bluzie i w dresach? A jak mam być? Ale ja mam takie eleganckie dresy. Takie adidasy. Co? Bluzę? Ale to jaka? To 3XL, to nie wiem, no... Czy taka na, jak na Norasa wejdzie na ciebie? Za X. Ile? Za X. 2XL-ka to na Norasa wchodziła, a ty przecież szuplejsza jesteś. Może S-ka by weszła? Mhm. Co? Mhm. Czy to na jedną łapę tylko S-ka? Mnie pierdolniesz we, pania? To Norasa byś pierdolnęła. Jak on cię tak obgaduje. On pokazuje filmiki z tobą, jak się całujecie. I raz jecie. To prawda, że byliście na kurczaku z Rożna razem? No on ma taki filmik, jak jecie kurczaka z Rożna w budzie. No. Ogarnij dupę jemu, to powiedział mi do mnie szmata. Ogarnij dupę jego. Który umieśniony? Nie wiem, nie znam. Kurczę, chyba jest... Ale chyba nie był lepiej umieśniony niż ja. Nie? I Patrycja! Kiedy jakaś nowa luta wleci? Patrycja przedłużyła nam randkę, Ania. 20 zł. Kiedy jakaś nowa luta wleci? No, mam nadzieję, że jak pojadę do Trójmiasta, to coś nagram, Patrycja. Patrycja nam przedłużyła randkę do 10 minut, Aniu. Ale... Czy to jest Paulinka? A ja nie wiem, kto to jest. To jest Paulinka. A skąd ty wiesz? No raz ci nagadam. Nie. To skąd? Nie. To skąd ty wiesz? Nie. A, to ty taki detektyw jesteś, co? To jest Paulinka. Paulinka? No. Paulinka to jest ten, dziewczyna, która mnie podrywa. Będziesz musiała z nią porozmawiać, prawda? Daj numer do niej. Numer dać ci do niej? Daję ci, Aniu. Mówisz... Co? Zadzwoń. Zadzwonić do niej? Tak. A ona nie odbierze, mi się wydaje. A kurde nie obchodzi, czy odbierze, czy nie? A kurde nie obchodzi. No dobra, to dzwonię. Dzwonię do niej. Normalnie. Bo ty chcesz z nią porozmawiać, tak? Czekaj. I jest moja drugi urodziny, nie? No. Ty się tam najebałeś. Nie. Ja nie piłem. Nie kłamuj mnie. Nie. Nie piłem alkoholu w ogóle na jego urodzinę. Nie piłem alkoholu. W ogóle nie piłem alkoholu, ale ty kłamiesz. Nie piłem, nie grałeś. W ogóle nie piłem alkoholu na majówce. Widziałam, że ty przewróciłeś. Widziałam. No to mnie Noras przewrócił. Grubas. A nasza randka jeszcze 8 minut trwa, Aniu. Ale jak ty mnie ciśniesz. Niestety nie odpowiada. Zobacz. Po sygnale nagraj wiadomość. Paulinka nie od... Ale chyba ogląda i się boi ciebie, co? Chuj mnie obchodzi. No to Noraz cię obchodzi, czy kto cię obchodzi w końcu? Ty. A, no to czemu ty mnie nie pilnowałaś na tej majówce? Że mnie Noraz tak popchał? A, bo ty z Norasem masz romans. Tak.
To ja już wiem, jak ja byłem pijany i spałem, to wy się tam całowaliście. Byłaś, on pokazywał filmiki, że byłaś, tylko jak ja wstawałem, to uciekałaś do hotelu z nim. Prawda, czat? Zaraz zobaczymy, co czat napisze. No zaraz zobaczymy, czy czat napisze. Ania mnie zdradzała z Norasem, tak czy nie? Zaraz zobaczymy, no. Zobacz. Prawda? Tak, tak, prawda. Julka, Mateusz, Świder, Damian, Frisz, Justyna. Wszyscy napisali, że tak, że zdradzałaś mi na majówce, że widzieli. Jak ja spałem, to ty się całowałeś z Norasem. I też Mateusz Kliński, nie? No. U mnie już kiedy byłam na lewie, nie? Chyba z tym koniec. Nie wiem kiedy. No. On powiedział mi, że ty mnie zdradzasz. On powiedział ci? Gdzie? Na Instagramie? Mhm. I co napisał? I też widziałam tutaj Darka. Podnosz od niego opiarę. A to ty z Darkiem mnie jeszcze zdradzasz? Ale ty jesteś okropna. Dobra, a Mateusz Kliński co powiedział, że z kim ja cię niby zdradzam? Nie wiem, z jakąś babą. Z jakąś babą, to ty mnie zdradzasz. Ja z tobą kończę związek. Za 5 minut kończy się nasza randka i nasza relacja, bo ty mnie zdradzasz z Norasem Grubasem. I powiedz mi szczerze, i ty masz 18 czy 26? 18 lat do odsiadki. Dupa, 28. 28 to ma mój ojciec. No. A twoja matka ile ma? 55. A to dobra sztuka. Do ciatki, no. Do ciatki, o. A ona ma chłopa? A to może ja się za nią wezmę. Daj mi ją do telefonu. Nie ma męża. A to ja lubię takie starsze. Daj mi ją. Daj mi ją, ty i tak mnie zdradzasz z Norasem. I tak nie dam. Daj, bo zdradzasz mnie z Norasem. Nie będę tego już znosił. Dłużej. Ostatnie 4 minuty naszego związku. Normalnie, no jak ty mnie zdradzasz z Norasem, to... I też, czekaj. No. Ktoś to cię chyba dzwonił, chyba nie. Czyli Damian? Ktoś Damiana? Daniela czy Damiana? Daniela. Daniel, no dzwonił, no. I ja tam nie mam taką fotkę, nie? No. Ci mówiłam, nie? Ja robiłam taką tak miejsce, nie? On nam do mnie zeszedł, nie? Wszedł, no. Coś tam do mnie powiedział chyba. Jesteś od Kartusza? No. Już tak. Ale to cię zadzwonił. Coś to. A ty powiedziałeś. Już mnie ta. Ja cię zdradzam chyba. Że zdradzasz, no tak, bo mi Daniel wysłał, że ty mu nagie fotki wysyłasz. Daniel mi wysłał, pokazał, że ty mu nagie fotki wysyłasz. Nie. Czemu ty tak robisz? I Noras też ma twoje nagie fotki. Skąd? Co? Czemu ty wszystkim wysyłasz nagie fotki, tylko nie mi? No. Ostatnie 3 minuty naszej randki, no. No prawda! Noras ci to powiedział? Ale to jest... Kto ci to powiedział? Agata Krunsche... Hauser Duda, 5 złotych.
Ona nie jest ciebie warta. Zostaw ją, weź mnie. No dawaj, Andrzej, o niczym się nie dowie. Widzisz? Agata mówi, żebym ją wziął, że nie jesteś mnie warta. Słyszałaś zresztą. Co ty, Agacie, powiesz teraz, no? Niech się odpierdoli ode mnie? A i tylko tak o mnie zawalczysz? No. Że u mnie byłeś w Kozienicach. No. Przyjedź. Jeszcze raz? Teraz. Tak, przyjedź. A Noras też tam był? Nie. Dobra, to jeszcze najpierw wyjaśnijmy, kto to ci powiedział. Czy Noras, czy Amadeusz, czy Ryba, że ja mam małego? Czy ten Daniel? Bo ja muszę z nimi pogadać, bo oni obiecali mi, że nigdy nie powiedzą. Ci dowiedziałam. No. Ty robiłeś Rejba, nie? No. Kiedyś po 2 miesiące temu. No. U ciebie był Noras, nie? No. O tam na kanapie leżał i na telefonie, nie? No. To on nas to znajdzie chyba? No wysyłał, no. No. Ten się dowiedział, że ten masz małego. A bo on wysłał takiego donata? No. Ale to gruba, co? No ale co, to jak ja mam małego, to mam dalej przyjeżdżać do tych Kozienic, czy nie? Mhm. Ale to nie przeszkadza ci ten mój mały? Nie. Czyli ty lubisz małe, a dlatego z Norasem mnie zdradzasz. A ty... To ja teraz już wiem. Ostatnie 1,5 minuty naszego związku, skoro ty mnie zdradzasz. No raz. Okej. Okay. Kilka dni temu. No, na rynie. Patrzę, no raz, nie? No. Kurzę, skipnął. Chciałem coś jego się zapytać. Mi kurzę, skipnął. Ole grubas. A tak to przyjeżdża po nocach do ciebie. A tak to nie chce porozmawiać, nie? I chciałem przez kilka dni. Siedziałam do pierwszej, to pół do drugiej nocy. I go szukałaś? Ostatnią minutę mamy naszej randki. Bo nie przedłużają widzowie naszej randki. Nie chcą chyba, żebyśmy byli razem, Ani. Szczerze? No powiedz o tym Norasu, no. A o Norasie też wiesz, że on ma małego, czy on ma dużego Noras? Nie wiem. No, a ponoć spaliście razem, on mówił. Nie. On tak mówił. Gówno prawda. No to czemu on tak mówi? Gówno prawda. To czemu tak mówi? Noras, ona mówi, że nie spaliście. Spaliśmy razem. Widzisz, jak on gada? No? On tak mówi. Ostatnie 5 sekund, Aniu. Lecę. Czekaj. Nie, muszę spadać. Koniec z nami, skoro ty mnie zdradzasz z Norasem. Co? Nie wiem. Muszę to powiedzieć. No mów. Jak ciebie pierwszy raz spotkałam tutaj na niebie. No. Co? No dobra, to kończ. Cię kochasz? Mnie kochasz i się śmiejesz? Jak mówisz, że mnie kochasz? No pewnie. I się śmiejesz, tak, ze mnie? Noras powiedział, że mu też to powiedziałaś. Nie. Już to nie. I ty się zakochałaś i mi wyznajesz miłość w ubikacji, tak? Jest moja matka i bajka. Co?
moja matka, twoja teściowa i twój mój brat. Czyli mój szwager. No. Ale to bardziej Norasa, bo ty mnie zdradzasz z nim. Nie. Nie, to jak ty nie umiałaś mi tak w ładnym miejscu, na przykład na balkonie przy tych żulach powiedzieć, wyznać miłości, tylko w ubikacji, jak siedzisz sobie na klopie, siedzisz i robisz kupę. O, akurat dzwoni, no to wyjaśnimy to. No. Siema. Nie słyszę cię. No teraz słyszysz? Słyszę cię, co tam chciałeś, dzwoniłeś. Ania mówi, że ona ci żadnych fotek nagich nie wysyłała niby. Chuju, mam jakąś Anię, kurwa. Ale, słyszałaś? Nie patrzmy na liczbę. Powiedz mu. Patrz, Ania ci przekaz ma dla ciebie, no powiedz. O. Czemu? Tak u kartusza, tak napierdoliłeś, że kartusza zwiedza. O, no. Bo się zapowiedzisz. Ona mówi, czemu mi powiedziałeś, że ona zdradza mnie z tobą? Co ona? No ale tak cię wyzywaniu, ale on jest. Przypierdolisz mu? A jak? Ona mówi, że ci przypierdoli zaraz. Dobra, Ania, to się nadaje do tarcia kurwa chrzanu. Ale on jest niemiły. A ona też ci mówiła, że ci się zakochała w tobie? Ona mówiła, że jakby mogła, to by chciała i by dupy mogła, to by dała. O, tak mówiłaś mu, Ania? Nie. To czemu on tak mówi? Nie wiem. No, dobra. To nie, to ja więcej tego nie będę słuchał. Kończ. Kończę, jak tak mnie obraziłaś, Ania, to... Idę. Czekaj, daj mi to się wytłumaczyć. No, to wytłumacz. No, 2 miesiące temu gadałeś o Darku, o Polaku. No. Noras powiedział, że ja z tobą gadałam. Noras? Noras, tak? A kto? Ona pierdoli, ja z nią w życiu nie gadałem. On mówi, że z tobą w życiu nie gadał. Nie. Ty ze mną gadałeś. A. No dobra. On mówi, że na przykład, że u niego już nie masz szans, bo jesteś za szczupła dla niego. No. Dobra. Noras mówi, że ty masz łeb jak skobel, Aniu. Słuchaj mnie. No, no dobra. Dobra, Noras, ty odpalasz się? Dzisiaj nie, bo ty się odpaliłeś. Ale ja kończę. A ja chory jestem. A, no dobra, no to w kontakcie, piona. No, siema. Dobra, Aniu, nasza randka się skończyła. Ludzie, widzowie zakończyli naszą randkę niestety i zdradzasz mnie z Norasem. Będę musiał to przemyśleć, czy w ogóle przyjąć twoje oświadczyny, bo naprawdę, nie wiem. Zawiodłaś mnie. Noras teraz powiedział, że jednak się z nim spotkałaś. Kończę. Nie mogę tego znieść. Jak ty mnie tak zrobiłeś. A, ty kurde, mi się słyszałem, że się puszczasz tam z chłopami.